Witam serdecznie Marcin Rolak, się jak zwykle bardzo nisko, oczywiście Polska Niezależna Telewizja w 24 i nie przedłużając ze mną Jakub Baryła, witam Cię serdecznie, bohater ostatnich y, y, dni. No właśnie, y, szedłeś y, z krzyżem i od tego zacznijmy. Właściwie dlaczego to y, zrobiłeś, bo bardzo dużo jest także zarzutów odnośnie Twojej osoby. Y, witam Państwa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Y, no zrobiłem to dlatego, że Propaganda LGBT i to, co oni głoszą, nie zgadza się z nauką katolicką ani ze zdrowym rozsądkiem. A nie tylko żer żerbą to sami, ale narzucają to też dzieciom w szkołach kartę LGBT. Wspierają aborcję, mordowanie dzieci nienarodzonych. PiS, notabene, to jest haniebne, że jeszcze nie wprowadził całkowitego zakazu aborcji, bo osoba, która jest za to odpowiedzialna, ma krew małych dzieci na rękach. Yy, no i cóż. Chciałem pokazać, że te profanacje, które tam się odbywały, nie ma na to zgody. Dlatego, że no matka Boska z teńczą aureolą woła na pomstę do nieba, mhm. e, więc e, no nie ma. Katolicy muszą się bronić. E, mu, dostaję wiele gratulacji, nie mogę na wszystkie niestety odpowiedzieć, dlatego że nie tylko blokada Facebooka, ale e, bo mi ograniczają jakby, mhm. ale, mm, ale też no po prostu jest ich tyle, że nie, nie nadrabiam, znaczy już, a żeby na wszystko odpisać nie, nie da rady. Tutaj jak nie wiem, wiem, że mnie oglądasz akurat, ale też ja bardzo często jako katolik chrześcijanie to mówię, że my, osoby wierzące, no musimy się bronić, ponieważ to jest wojna ideologii, wojna cywilizacji, indoktrynacji skrajnie marksistowskiej, lewicowej, jak według Ciebie jednak się przed tym bronić? No bo tutaj mamy no bo jednak być, tak? to jest w naszej wierze, czyli właśnie tolerancyjni mamy akceptować. Oczywiście odpowiadać na wszelkie maści patologii, ale oczywiście nie agresją. Jak, problem, jak... semantyczny. problem semantyczny jest taki, że tolerancja to jest znoszenie, a według Dlatego, co i w mojej szkole się mówiło na lekcjach takich indoktrynacji, to wręcz to nie jest wina nauczycieli, tylko rządu. Na lekcjach indoktrynacji mówiło się, że tolerancja to jest po prostu szacunek do tego, że ktoś ma inne zdanie, a nie znoszenie. I to jest już problem semantyczny. I tutaj, jeżeli wyjaśnimy tę kwestię, jak nazywamy tolerancję, to nasza wiara jest przeciwko tolerancji w rozumieniu takim faktycznym jaka jest naprawdę, czyli znoszenie zła. Musimy zwalczać zło wszelkimi metodami, nie ludzi, tylko ich czyny. Pan Jezus powiedział: Ja ciebie nie potępiam, ale Pan Bóg i Pan Jezus wielokrotnie potępiał grzeszników, a nawet czasami używał czynów, dlatego też czasami, czasami, czasami jest uzasadnione to, że, że się używa siły. E, dlatego, że ukręcił biczy, walił ich się ze świątyni i tak samo jak teraz powinniśmy, teraz już wejdę w taką większą dygresję, bo e, korzystam z okazji, że będę w jakimś medium, e, po prostu powinno się wziąć, jakbym był papieżem Franciszkiem, chociaż daleko mi do niego, powinno się po prostu wziąć, czy też na szczeblu y, kościelnym całkowicie, czy na szczeblu parafialnym nawet, wziąć i wywalić wolnomularstwo i modernizm, za przeproszeniem na zbity pysk. Mhm. Dlatego, że to niszczy nam mszę świętą, bo nowo z to jest, mówię to z pełną odpowiedzialnością, to jest msza święta, która jest niegodna, bo jest teologicznie w ogóle, to nie jest, nie wygląda jak ofiarka, jak uczta, to co mówią protestanci. To po pierwsze. Po drugie, no to nau naukę katolicką. Już nie ma mowy o koście, Wolującym jest Kościół pielgrzymujący. Pacyfizm, o czym mówił yy, jeden z bardzo wybitnych kapanów, ksiądz Grzegorz Śniadoch. No i cóż, yy, tak samo powinno się wyplenić wszel wszelką propagandę LGBT, i powinno się Jestem wolnościowcem, ale do czasu, kiedy to nie uderza w kulturę i w naród, i, yy, bo bardziej od wolnościowca jestem narodowcem, yy, powinno się zakazać tych marszy LGBT. A osoby, które je będą organizowały, powinny być skazywane zależnie od postulatów, bądź to na karę więzienia, bądź to karę grzywny, bądź to karę, karę aresztu. No to mocne słowa jednak, czyli, czyli jednak, no bo zobacz, te same teraz argumenty lewica może przyjąć i jednak powiedzieć, kurczę, tutaj Baryła w taki, sposób, w taki sposób mówi, no to my wsadźmy wszystkich na przykład z Marszu Powstania Warszawskiego albo z Marszu Niepodległości. To jest mniej więcej ten sam argument. Jak na to odpowiesz, taki zarzut? Na, na pewno osoby, które na, na tych marszach robią coś, co jest na przykład, tak jak ja tam profanację, na, którzy Na, na, na tych Marszach robią coś, co jest yy, czymś, co to, nie należy tego robić, czyli biją kogoś. Takie osoby powinny być karane, bo prawo jest równe dla każdego, ale same postulaty, czyli patriotyzm, nacjonalizm, polska katolicka to jest coś chwalebnego i należy to chwalić. I moim zdaniem, jak najbardziej, tak pod warunkiem, bo zauważyłem bardzo niebezpieczny kurs, że narodowcy coraz częściej biorą sobie na sztandary Piłsudskiego, który był, no cóż już trudno, mówimy tak o Hitlerze a ostatniej był po prostu mordercą, ponad około 3000 ofiar według jednych tych najwyższych, najwyższych źródeł. No i cóż, no, socjalista. Żaden narodowiec nie weźmie socjalisty. Słusznie to zauważyłem y, razem z pewnym panem, że y, to się zaciera różnica między, między PPS-em dawnym i tych poglądami tymi, a, a y, właśnie endecją. No ale cóż, no i przede wszystkim, jeżeli mówimy ko Kościół katolicki, to musimy powiedzieć po a.b. tradycja katolicka. Nie ma kościoła katolickiego, który mówi coś modernistycznego. Nie ma kościoła katolickiego z, mszy, z, mszy, z wersją mszy świętej Nowus Ordo Missae. Nie ma kościoła katolickiego bez poszanowania dla wypraw krzyżowych. Nie ma kościoła katolickiego bez reanimacji e, dobrego zdania o świętej inkwizycji rzymskiej. Nie ma kościoła katolickiego bez mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, uh -huh. którą, którą teraz niestety ubolewam. Stawiałem się do, u biskupa Solarczyka w tej sprawie, ale widzę, że to nic nie dało, Niestety, e, m, którą wywalono z kościoła w Poznaniu za to, że ksiądz się niepochlebnie wyrażał, no trochę mocno fakt, ale niepochlebnie się wyrażał o swoich przełożonych. I albo zamykamy drzwi dla wiernych, albo wywalamy mysze z kościoła i ksiądz Woźnicki przewspaniały kapłan tradycji katolickiej musiał odprawiać im sześmiona na stoliku z Ikei, a później na fortepianie, aż wreszcie, wreszcie zrobił kaplicę, e, Bóg zapłać. I to jest Kościół dzisiejszych, dzisiejszych czasów, po prostu tam się wywala wszystko, co, co jest niemodernistyczne, co jest nie takie miłosierne w sensie miłosierdzie jako. Rób ta, co chce ta. Mhm. Dlatego bez powrotu do tradycji katolickiej, bez powrotu do, do Mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, i bez powrotu do y, dobrego zdania, i bez usunięcia tych rzeczy, które polski episkopat powiedział o Bractwie kapłańskim Świętego Pisa X, to, to, to są jedni z najlepszych kapłanów w tym kraju i w ogóle w Kościele. no Bez tego nie ma, y, nie możemy powziąć na sztandary Kościoła, znaczy kapłanów i Kościoła w ogóle. Musimy powiedzieć Kościół święty. Tradycja katolicka. I tutaj składam taki apel do wszystkich, że ja mogę to uzasadnić pisemnie, dlaczego akurat mam takie zdanie, chociaż nie mamy czasu na to, dlaczego Kościół Święty i tradycja katolicka, a nie Kościół Święty i pseudokatolicyzm modernistyczny, bo to jest coś strasznego. I A moim celem było właśnie to, żeby pokazać, że m, słuchałem co mówią księża, nie idę, bo będę się denerwował, siedzę w domu, bojkotuję to. Ale trzeba pokazać, że Kościół nie jest ukrywający się, tylko jest walczący, i powinniśmy walczyć o to, aby nasza wiara nie była szargana po ulicach w sposób bardzo, bardzo zły. Powinniśmy po prostu powiedzieć non possumus i być bezkompromisowi i iść po trupach do celu, aby nasza wiara zajęła takie miejsce w życiu publicznym, jakie jej odebrał protestantyzm, i aby. Zajęła takie miejsce, jak należy. No właśnie, powiedz też, to jest takie ciekawe, bo masz tym de facto tyle samo zwolenników, co hejterów, przeciwników, oczywiście wszyscy już jak jeden mąż się rzucili, czy żona, właściwie to u nich to nie wiadomo, rzucili się na ciebie skrajnie, tak, tutaj wyłącznie z pewnymi pseudoprofesorami, marksistami i tak dalej, z jednej strony to jest też ciekawe, tak, że komuś przeszkadza piętnastoletni, myślący, elokwentny chłopak z krzyżem, z różańcem, a nie przeszkadza im na przykład czterdziestoletni facet przebrany w sukienkę i ze stanikiem na głowie, to jest kompletna jakaś aberracja. Ale powiedz, skąd się bierze to jednak? W, no bo mówi się właśnie, że ta młodzież, taka zaorana, komórki, gry, konsumpcjonizm. Czy, no właśnie, bo skąd się biorą. Sorry, no tacy jak ty. No widzi pan, ja mieszkam w Płocku i my z moimi wspaniałymi znajomymi zasiedla wychodzimy codziennie na dwór od godziny 11 do godziny 9 wieczorem. Jakoś problemu z komórką nie ma. Młodzież jest bardzo wierząca w niektórych grupach, ale są takie grupy właśnie już. Propagandowo wyprano im mózgi, no po prostu, w szkołach, też na lekcjach, jak słyszę, jak się chwali demokracja, to jest jeden z najgorszych ustrojów, tylko monarchia katolicka, dlatego że to ma po prostu plusy. Mogę to też uzasadniać, tylko teraz nie ma czasu. No i cóż, no to jest owoc tej propagandy, tak samo jak za komuny było, że, że tutaj gazetka świerszyk, tutaj wierszyk o zmarłym Stalinie, słowo pokój, bardzo piękne ideały na sztandarach, a tak naprawdę to jest wszystko satanizm pod pokrywką, Równi, każdy inny. I, to, i tak naprawdę powinno się to, to wszystko jednym ruchem ręki, jak powiedział kiedyś Wojciech Cejrowski o sędziach, powinno się to wszystko wywalić. I powinno się. Powiedzieć jawnie, mówimy, szanujemy osoby LGBT, kochamy osoby LGBT, bo to są nasi bracia, ale nie możemy pozwolić na to, co one robią, bo to jest coś niedopuszczalnego, czyli potępiamy to, co robią, a nie osoby, bo już piszą do mnie osoby, że dasz mi w ryj, przed chwilą to mówiłem, dasz mi w ryj? no nie dam w ryj, bo kocham osoby LGBT, ale... Yy... Ale ich poglądy są niedopuszczalne. No właśnie, tutaj też wielki taki atak, skrajny, właściwie indoktrynacja, ale prowadząca de facto do przemocy. Widzimy bity księży, ta sytuacja z Szczecina, ksiądz z pociętą twarzą, profanacja na każdym możliwym kroku, no, niszczenie wartości em, dla nas, świętych, dla osób wierzących. Em, no właśnie em, ten, też widzimy ten też taki ten cyrk objazdowy, no bo co, co, em, co miasto, to praktycznie ci sami, ci sami ludzie. To Robert Wiliński chyba dobrze powiedział, że em, gdyby zrobić w jednym momencie, we wszystkich tych miastach, to nikogo by nie było na tych paradach równości. Czyli ewidentnie jest to jakaś taka m, propaganda, ale jeszcze opłacana. Jak myślisz, przez kogo i komu na tym zależy? Bo jakbyś zauważył, e, drogi Kubo, no to chyba, e, nie wiem, kiedy to się stało. Może ty mi wytłumaczysz, bo ja jestem trochę za stary. Kiedy homoseksualizm stał się poglądem? Homoseksualizm nigdy nie stał się poglądem. To jest orientacja. Poglądem jest wojący homoseksualizm, y, ale... Widzi pan, komu na tym zależy? Przede wszystkim zależy lewicy, bo to jest uderzenie w kościół, który spaja, spaja ludzi. Więc yy, uderzając w kościół święty, ludzie się rozpieszkną i będzie łatwiej ich zindoktrynować, po pierwsze. Po drugie, to jest zwykłe po prostu uderzenie środowisk żydowskich. Teraz mamy tą ustawę 447. Yy, nie dość, że chcą nas okraść, nie dość, że chcą nas ograbić bezpodstawnie, to jeszcze chcą, żeby nasze dzieci były. Zwyczajnie pogubione w sensie umysłowym, i chcą zrobić z naszych dzieci po prostu wariatów. Mhm. Przyjechali do Płocka, jak słusznie powiedział. E, powiedział: e, Nie pamiętam, wyleciało moje nazwisko. E, powiedział e, ten pan. Y który, który? Nie pamiętam. No w każdym razie powie powiedział, że przyjechali tu zrobić gnój. Oni tu przyjechali nie tylko... Różal, pozdrawiam Marcina. Ja, Różal, właśnie, mhm. tak, ja też. E, nie tylko robić gnój, oni przyjechali tutaj po prostu rozwalić naród polski i rozwalić Polskę, dlatego żeby z Polski zrobić polin. Mhm. A Polacy nie powinni i nie mają prawa się nazywać Polakami w sensie e, duchowym, jeśli nie zrobią tego, co teraz powiem, jeżeli nie wyjdą na ulicę, na marszałkowską w Warszawie i na duże ulice w każdym mieście, i nie powiedzą temu wszystkiemu, co robią niektóre środowiska żydowskie, non possumus. Jeżeli nie powiedzą temu, co robi modernizm w Kościele Katolickim, non possumus. Jeżeli nie powiedzą temu, co robi lewica, coraz bardziej zwariowana, nie powiedzą non possumus. Powinno się powiedzieć raz a dobrze, non possumus, dla, tego, dla wszystkich zboczeń, dla wszystkich. Nie wiem, jak to nawet nazwać, dla wszystkich wypaczeń umysłowych, akurat teraz się nie odnoszę do orientacji seksualnej, powinno się powiedzieć non posumus i polski episkopat powinien walczyć. A on teraz nabiera, nie, nie zawsze, no bo wiadomo, trochę musi, żeby, ale nabiera wody w usta w wielu wypadkach akurat i powinno się powiedzieć raz, a dobrze, nie pozwalam. Tutaj się chyba kłania, drogi Kubo, operacja Hiacynt, bo tutaj widzimy te wszelkie, wszelkie maści właśnie, no nie oszukujmy się, także ludzi, ludzi, kapłanów, którzy bardzo często się okazują, niestety, dawnymi TV, albo po prostu współpracującymi i widać ewidentnie, no tych tam, którzy mówią właśnie o imigrantach, takie różne bzdury antykatolickie, antychrześcijańskie. No z tym mamy też niestety, niestety problem, czyli też nie mieliśmy jakby lustracji w kościele katolickim. Ostatnie już pytanie, drogi Kubo, no właśnie, bo też jest dużo zarzutów wobec ciebie, że celowo to zrobiłeś, żeby właśnie. Zaistnieć, żeby właśnie jakoś się, nie wiem, wybić, czy jakby w jakiś sposób, no nie wiem, będziesz, będziesz w przyszłości kandydował. Takie też są zarzuty, jakbyś to jednak sk 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 skomentował. Przede wszystkim to nie ja to zrobiłem, tylko Pan Bóg się mną posłużył. To się dało czuć w środku. To jest takie specyficzne uczucie, tak samo jak miłość, radość, smutek, to jest nie, to się jest nienazwane, tak? Ale. Nie, nie zależy mi na sobie, dlatego że mm, to jest skutek uboczny. Ja nie chcę po prostu być rozpoznawalnym, jeżeli, ale jeżeli ktoś będzie chciał mnie rozpoznać i coś powiedzieć, to bardzo proszę. Nie chciałbym też komuś sprawiać takich problemów, że nie powie, a chciałby. A, ale chodzi mi o to, że ja będę księdzem. To jest prawie pewne, jeżeli Pan Bóg pozwoli. A jeżeli do seminarium chcesz iść. Tak, jeżeli środki finansowe pozwolą, to do seminarium Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X, bo to są naprawdę prawdziwi kapłani katolicy z serca i z, i z powołania. Mhm. No właśnie, tak mam już. Nadzieję, mam nadzieję, że kiedyś to dotrze do arcybiskupa y, Feleja, y, to bym bardzo prosił o modlitwę w tej sprawie, dlatego że jeżeli arcybiskup tradycji katolickiej się modli, to Pan Bóg pewnie wysłucha. Mhm. Co byś tak teraz, tytułem końca, powiedział no, osobom w Twoim wieku, którzy, którzy pewnie siedzą, niektórzy myślą, siedzą na fejsiku czy na innych tam Instagramach, mówią, co on gada, jakiś wyciągnięty, nie wiadomo skąd, tutaj daje nam takie wrzutki, mówi nam, jak mamy żyć. Co ty byś powiedział jako, rozumiem, przyszły ksiądz, piętnastolatek z taką, a nie inną przyszłością, czy pewny swojej przyszłości, jak, co, byś, co byś dzisiaj im nakreślił? Przede wszystkim powinni się raz a dobrze pomodlić, się Pan Bóg wysłucha. Jeżeli są ateistami, no to księża i mam nadzieję apeluję i ja się będę za nich modlił. I cóż, jeżeli taki jest ich wybór, życia, to sami idą, na, idą, jeżeli są ateistami, idą na zatracenie. Bo teraz Kościół już mówi, że każdy będzie zbawiony, jeżeli będzie dobrym człowiekiem. Nieprawda. Zbawieni będą tylko wierni Kościoła katolickiego, którzy umierają w stanie łaski uświęcającej. Koniec, kropka, nic więcej. E Bądź jeżeli chodzi o obywienia, w której w, tam prywatne i nie, akurat w te prywatne można nie wierzyć, to mm, ci, którzy odmówią koronkę do Bożego Miłosierdzia, raz w życiu się nie zatracą. No i inne warunki też są. Powiem Wam tak. Powinniście usiąść, pomyśleć nad swoim życiem, rzeczy przyczynowo-skutkowe. Yy, no i cóż, powinniście się trochę, że tak powiem. Zmienić swoje postępowanie, dlatego że to nie, nigdzie was nie zaprowadzi. Żyjemy po to, żeby się zbawić. Na to też są dowody, dowody dowód, na, na przykład na istnienie Boga, dowód ontologiczny, dowód kosmologiczny. E, pomyślcie, poczytajcie dowody na istnienie Pana Boga, i inne mogę ja wysłać, bo ja akurat trochę też w tej dziedzinie myślę. I po prostu powinniśmy, jako w ogóle młodzież, powinniśmy przemyśleć, gdzie idziemy, dokąd zmierzamy i skąd przychodzimy i jaka jest prawda. A prawdą jest Chrystus. Bardzo Ci serdecznie. Dziękuję Jakub Baryła. Z nami Martinola Kłaniam się bardzo niską. że nie po raz ostatni na antenie w ralu 24. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Dzięki Ci bardzo.